Od wojny jesteście rzadkością w kraju. O, ktoś komu chętnie dotrzymam towarzystwa. Pamiętaj, co mówiłem. Nie mów nikomu. Ten mróz niemal parzy jak słońce.
ale będę podrapana. Mała figurka dziwnego zwierzęcia. Mogę tego potrzebować. Co na dole?
Jeśli Ikri nie wróci... Ona wróci, bo nigdy nie słabnie. Ale jeśli nie, wtedy to ja będę najdalej rzucać włócznią. A ja będę najszybciej się wspinać po lodzie. Przeszłaś jedną próbę. Następna to milczenie. Nie mogę uwierzyć, że żyraf ze zmroźni znowu chodzi. Lepiej uważać na palce.
spokojnie. Albo zamarznięty płyn z maszyny. Martwa maszyna znów pełna życia. To cud niebieskiego światła. Może sprzedam tę niebieskierkę. To pewnie ta jaskinia, o której mówił szaman. Głęboka i nienaturalna. Być. Jeden z metalowych ptaków.
uszkodzony. Pewnie jakiś banuk już tu grzebał. Gdybym mogła nieco przesunąć tę latającą maszynę. Może mój fokus coś zobaczy? Jednak nie jest taki uziemiony. Teraz mogę przejść. Coś zostało z niego wycięte. Może znajdę jakąś inną maszynę latającą. Skoro ja nic nie mogę znaleźć, może mój fokus da radę. Po prostu w górę. Jest i zamek. Muszę go poprzestawiać. Jeśli ci durni technicy myślą, że przymknę oko na to, jak to przyłażą i grzebią mi w konfiguracji dronów, to zdecydowanie nie doceniają mojego poczucia obowiązku. Zresetujemy ten holozamek. Echo Sierra. Może w... Potrzebuję tropu. Może mój fokus coś znajdzie. Nie mam miejsca. Nie prosiłem o stado latających kamer.
Trzeba bezpieczeństwa, nie nadzoru. To pierwsze daje siła ognia. Bóg mi świadkiem, że nie będę się cackał, kiedy jacyś terroryści zbezczeszczą tę placówkę. Nikt tej maszyny jeszcze nie ruszał przede mną. Szyna montażowa. Tego potrzebuję. Powinno łatwo dać się usunąć. Pokażę to szamanowi, jak wrócę do pieśni kresu. Więc to ulepszy moją włócznię, tak? Urea wspominała o kobiecie, która maluje skały. Te obrazy chyba wiele znaczą dla Banuków. Pomyślnych łowów! Czy to właśnie... Szamańskich sekretów nie mówi się głośno. Czy to właśnie miałam znaleźć? Przywiąż to do włóczni. Na tym przymocujesz to. Dobrze? Później znajdziesz więcej. Dlaczego mi pomagasz? Niebieskie światło blednie. Pieśń maszyn się kończy. A co w tym czasie robi konklawę? Siedzą, intonują, obserwują. Wystarczy. Musimy walczyć. A ty? Ty jesteś waleczna. Mamy wspólny cel. Nie jestem taka pewna, bo nawet nie wiem, jaki to cel. Ale dziękuję. Nie dziękuj mi, tylko działaj. Teraz mogę modyfikować swoją włócznię. Brzmi nieźle. Mogę zacząć ulepszać swoją włócznię.
Ciekawe, co mi dadzą za tę niebieskierkę. Centrum odwiedzin to lipa. Wartość strategiczna i operacyjna jakieś 0, nic. Czemu nie mielibyśmy zapakować ludzi do pionka i odesłać ich z powrotem do Pipidówka, kiedy tylko zamkniemy bramy? Miłego życia na podstawowym, ciule. Opowiesz mi o tych swoich figurkach? Tak naprawdę nie są moje, ale zawsze chętnie o nich porozmawiam. Proszę bardzo. To powinna być ostatnia figurka. Światło. Nie myślałem, że kiedyś ujrzę kompletną kolekcję. Popatrz tylko, są przepiękne. Zrobiłaś coś wielkiego, Aloy. To może być ostatnie świadectwo tego, że te bestie kiedykolwiek istniały. Weź to. Tyle mogę zrobić. I zajrzyj, kiedy zechcesz. Ja i moje zwierzęta będziemy czekać. To wszystko. Zatem do zobaczenia. Ursus Americanus. Wspaniały amerykański niedźwiedź czarny. Rekonstrukcja Montana Recreations. Jakbyś się poczuł osaczony przez to coś? Muszę przyznać, że bardzo by mi się podobał. Ależ z ciebie była piękna bestia. Puma Concolor. Straszliwy kuguar. Rekonstrukcja Montana Recreations. Jego skóra ma barwę piasku. Może był zwierzęciem ryjącym tunele? Te kły mogły służyć tylko do kopania. Bison, bison, bison. Taka jest prawidłowa nazwa łacińska bizona amerykańskiego. Rekonstrukcja Montana Recreations. Łacińska? Może to jakiś zwyczaj dawnego świata? Być może wtedy powtarzali nazwy szczególnie szanowanych zwierząt? Kto wie? Ursus Arctos. Straszliwy siwy grizzly. Rekonstrukcja Montana Recreations. Tymi pazurami mógłby przeciąć kogoś na pół. Może w młodości, ale słyszałaś, co mówi Montana Recreations. Mówi, że siwy. Stary. Dni łowów już za nim. Odocoileus virginianus. Piękny jeleń virginijski. Rekonstrukcja Montana Recreations. Nie ma budowy drapieżnika, ale może powalał swoje ofiary tymi rogami, skoro nie posiadał ostrych kłów? Canis lupus. Tajemniczy wilk szary. Rekonstrukcja Montana Recreations. Czy
to możliwe, że te wilki i nasze lisy są tak naprawdę tym samym? Być może po kilku setkach zim... Nie. Nie, to śmieszne. Alces, Alces. Łoś szlachetny. Rekonstrukcja Montanary Creations. Rogi mają... kształt drzew. No jasne, ten łoś używał tych dziwnych wyrostków, by wtopić się w las. Będzie dla Sekuli.
niebieskierka. Kraju miejsce dla siebie. Oddech zamarza jeszcze wewnątrz płuc.
przeszłam test.